Panie marszałku, Wysoka Izbo, dziś nie najważniejsze jest to, co za nami, nie najważniejsze jest to, co było w ubiegłym roku. Dziś najważniejsza jest przyszłość. I to nie Sądu Najwyższego, ale prawa do sprawiedliwości. Prawa do sprawiedliwości, które w niewątpliwy sposób przez wasze działania, przez wasze czystki w sądach i w Sądzie Najwyższym, przez wasze pseudoreformy, przez waszą politykę, którą wprowadzacie na salę sądową, a sprawiedliwość staje się z tej sali sądowej uciekinierką. Dzisiaj najważniejsza jest przyszłość naszych obywateli. Idziecie utartą drogą w swoim działaniu. Jako grupa rekonstrukcyjna sanacji nawiązujecie do tych wspaniałych, według was, czasów. Wtedy też po zamachu majowym. 3 lata zajęło obozowi odnowy usunięcie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, Władysława Sejdy. 3 lata. To jest ten sam okres, który dzisiaj realizujecie. I wtedy też, tak jak wy dzisiaj w waszej ustawie, sanacja powoływała się na dobro wymiaru sprawiedliwości. Wiecie, kto się później na to dobro wymiaru sprawiedliwości powoływał? ZSL. Powoływali się komuniści, kiedy robili za czasów stalinowskich czystki w sądach, w tym w Sądzie Najwyższym. Historia lubi się powtarzać. Najpierw jako dramat, a później jako farsa. Bo farsą jest, prawdziwą farsą i kpiną z prawa i kpiną ze sprawiedliwości jest to, co teraz robicie. Wydaje się wam, że jesteście rekinami polityki. A tak naprawdę wy jesteście zwykłymi leszczami. Wydaje się wam, że tak możecie rumakować bez końca. Ale przyjdzie moment. Przyjdzie taki moment sprawiedliwości. I pierwsza to będzie sprawiedliwość wyborcza, która was rozliczy. Lubicie bardzo wracać do czasów romantyzmu. Tak często krzyczycie o miłości ojczyzny. To ja wam przypomnę słowa naszego wieszcza, Juliusza Słowackiego. Ku przestrodze, ku zastanowieniu, ku refleksji, żebyście się wycofali z tego, co dziś robicie. Szli krzycząc, Polska, Polska, wtem jednego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna. Szli dalej krzycząc, Boże, ojczyzna, ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka. Spojrzał na te krzyczące i zapytał, jaka? Jaka Polska? Jaka Polska? Jaka Polska pod waszymi rządami? Polska podzielona, Polska skłócona, Polska rozdarta, Polska zarażona przez was chorobą nienawiści, Polska słaba i bezbronna przez was, Polska PiSu, nie Polska sprawiedliwości i nie Polska prawa. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy trzeba stanąć po stronie wartości. Nie po stronie jednego czy drugiego sędziego. Nie po stronie nawet pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Tylko po stronie prawa do wolności i sprawiedliwości. Prawa do niezawisłości i niezależności. Trzeba stanąć po stronie prawa naszych obywateli do dochodzenia sprawiedliwości. Chcę też zapewnić wszystkim. Nie przejmujmy się tymi krzykami. Krzyk jest oznaką bezbronności i bezradności. Krzyk jest oznaką słabości. Chcę też zapewnić tych wszystkich, którym dzisiaj w niewątpliwy sposób w wielu miejscach w Polsce, przed sądami, leży na sercu dobro Polski i jej przyszłość. Kieruje wami wielka troska o naszą ojczyznę. Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski. Przywrócimy w Polsce i prawo, i sprawiedliwość, i niezawisłość, i niezależność. I zrobimy to wspólnie. Zrobimy to wspólnie. Nie partie. My, naród. Wszyscy obywatele.